Cześć wszystkim, jestem Ciaro Usago, witam na moim kanale. Ten kanał zbudowany został jakby na bazie tematów fryzjerskich, ale chcę go rozwijać i już na samym początku mówiłem, że nie będzie tutaj tylko filmów fryzjerskich, chociaż jest ich większość, ale w każdym filmie staram się przekładać różne inne tematy, które możecie sobie przełożyć na własne życie, prywatne czy zawodowe. No ale dzisiaj powiem wam o tym, dlaczego nienawidzę swojego rodzinnego miasta Tczewolandii, a tak naprawdę miasto nazywa się Tczew. Wspominałem o tym troszkę w filmie, który wam się wyświetli tutaj u góry. Znaczy wspominałem może nie o tym, dlaczego nienawidzę tego miasta, tylko mówiłem o dzikiej dance, czyli to był odcinek Storytime, o co chodzi z dziką danką, bo jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że często pada coś takiego jak dzika dana, dzika dana, dzika dana. Więc w tym odcinku wyżej tutaj właśnie macie, skąd się wzięła dzika danka, jak to się wszystko zaczęło. Jeśli słyszeliście coś takiego, że ktoś zachowuje się jak dzika danka, to właśnie to się wzięło właśnie stąd. Właśnie. Mogę mówić trochę dziwnie i tak chaotycznie, ale to dlatego, że jestem chory, także wybaczcie mi. Forgiveness. Także jeśli jesteście ciekawi, dlaczego nienawidzę swojej rodzinnej miejscowości bardzo z całego serca i z całej duszy i z całego ciała i ze wszystkiego jak tylko się da, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Tak więc, nie przedłużając, nie powiem wszystkich jakichś informacji o Tczewie, bo nienawidzę tego miasta i nie chcę tutaj robić mu jakieś reklamy. Sorry. Jestem szczery do bólu zawsze. Zawsze. Always. 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 No. Tczew. Jest to niewielka miejscowość, która tam jest wsią, no ale okej, powiedzmy, że jest małym miastem. Leży mniej więcej 32 km od Gdańska i tyle informacji o Tczewie. A dlaczego tak bardzo go nienawidzę? Po pierwsze, Tczew to jedna wielka, zasypiała dziura. Jest tam parę fajnych miejsc, ale przez to, jacy ludzie tam mieszkają, te miejsca już fajne nie są, niestety. Większość ludzi w Tczewie, jak już tam się rodzi, to najczęściej tam umiera i ogólnie nie byłoby w tym nic złego, tylko często krytykują innych, którzy mają jakieś większe plany niż tylko zamknąć się na cztery ściany w Tczewie i tam zostać i spokojnie sobie umrzeć. Chociaż czy w Tczewie da się umrzeć spokojnie? Raczej wątpię. Ponieważ drugi punkt to zaściankowość, jaka tam wszędzie panuje. Oczywiście, żeby tutaj nikt mnie źle nie zrozumiał, nie każda osoba, która urodziła się w Tczewie albo tam mieszka, jest zła, głupia, tępa, patologiczna i w ogóle. Nie. Znam parę osób, jednostek, które mieszkają w Tczewie i są mega inteligentne, mają dobre serce i tyle. I chcą tam mieszkać, no bo tak chcą. Nie rozumiem tego, ale szanuję. Ale nikogo nie krzywdzą, nie robią nikomu nic złego i takie inne rzeczy. Natomiast ja urodziłem się też w Tczewie i zobaczcie, jaka wybitna jednostka. Nie żartuję. Naprawdę nie żartuję. No nieważne. Słuchajcie, urodziłem się w Tczewie w 1992 roku, w marcu. I w moje czwarte urodziny moja mama spytała się mnie: synku, Michaś, co chcesz na urodziny? Moja odpowiedź była natychmiastowa. Powiedziałem: mamuś, ja chcę się stąd wyprowadzić jak najszybciej. No i uczyniłem to kilkanaście lat później, bo w zasadzie miałem 17 lat, jak pierwszy raz tamto się wyprowadziłem, ale potem na chwilkę wróciłem, no ale w zasadzie 18-19 lat, jak już miałem, to już wypieprzyłem z tej dziury na zawsze i nigdy tam nie wróciłem. Jestem tam raz na milion lat, bo odwiedzam rodzinę albo swoich bliskich i przyjaciół, chociaż mój egoizm nie pozwalał mi na to i częściej moja rodzina najbliższa, czyli jakieś tam kuzynki i moi przyjaciele odwiedzali mnie w Gdańsku czy w Warszawie. Za co jestem im mega, mega, mega wdzięczny za ich wyrozumiałość i wytrwałość, bo wiedzieli, że nienawidzę tej dziury i że przebywanie tam chociaż godzinę sprawia mi ból fizyczny, psychiczny i każdy możliwy. Naprawdę, nawet metafizyczny. Serio. No ale wracając do tego zaścianku. Słuchajcie, niby to jest takie miasto, małe miasto, ale nie jest to wieś, tak? Są tam osoby, które się bardzo dobrze znają, ale to nie jest aż takie malutkie, że każdy wszystko sobie wie, ale mimo wszystko tak jest. Jakieś plotki, jakieś dziwne. Możecie sobie pomyśleć, że teraz wszędzie tak jest, ale tam co się dzieje, to jest takie... Słuchajcie, ja tam ostatnio byłem 2 lata temu chyba i jak jechałem tym autobusem przez te wszystkie uliczki, które zawsze się jeździło, to widziałem te same mordy od 15 lat, ponad nawet więcej, na tych samych ławkach, chlejusy takie, te same mordy. I tak, możecie sobie pomyśleć, że... Ale tutaj też tak jest w tym mieście, w tym też tak jest, w tym też tak jest. Dobra, ale tutaj mówię teraz o Tczewie, a nie o, nie wiem, Pścimniu Dolnym czy o czymś innym. Mam też wrażenie, że ludzie w Tczewie jakby nie chcą się rozwijać tak życiowo. I zaznaczam, nie mówię, że wszyscy, ale duża część. Że dla nich jest tylko to, co w Tczewie i nic innego ich nie interesuje. Świata nie ma.
jak ktoś ma jakieś ambicje, jakieś marzenia, plany, nie, najlepiej zgasić, iść tam, nie wiem, tam była taka fabryka, iść do tej fabryki, tylko przeżyj, nie wiem, zapłodnij kogoś, albo daj się zapłodnić, zrób dziecko i takie scenariuszowe życie do końca i umrzyj. Zostaw po sobie po prostu ślad w postaci DNA w tym trzewie, żeby ten trzew dalej tam gnił sobie w tych swoich pierdach emocjonalnych. To jest straszne, straszne. I zaznaczam, nie każdy tam jest zły, ale większość, naprawdę większość. Trzeci punkt to ograniczenie. Ograniczenie intelektualne, ograniczenie emocjonalne, ograniczenie po prostu prawie każde. W każdy możliwy sposób ograniczenie. Zachowawcze, no wszystko. I też nie mówię, że wszyscy tam tak mają, ale jak zwykle większość. O co chodzi z tym ograniczeniem? Na przykład, ja od samego po prostu początku, od dziecka, miałem plany takie, Jezus, ogromne marzenia, szczególnie wolności, że będę podróżować kiedy chcę, będę pracować jak chcę, kiedy chcę, z kim chcę, że ja będę panem własnego losu pod każdym względem życiowym. I tak dzisiaj praktycznie już jest na 90%. I to jest zajebiste. Ale teraz uwaga, ograniczeni ludzie. Dlaczego? Ponieważ większość osób i znajomych i nawet część mojej rodziny mówili mi, że jak wyprowadzę się z trzewa, to po 2 tygodniach wrócę. Ty wrócisz, ty sobie poradzisz, ty sobie poradzisz. Przestań, Michał, ty sobie nie poradzisz, nie, no przestań, ty. Brali pod uwagę różne rzeczy, bo ja byłem kiedyś takim trochę mamisynkiem, wszędzie wiecie, docyca mamy, taki mama. Ale nie wolno wszystkich wrzucać do jednego wora. Nie każdy mamisynek jest zły. Nie każdy mamisynek będzie całe życie mamisynkem. Po prostu ja zawsze miałem dobry kontakt z mamą i mam go do dzisiaj. Czasami mnie denerwuje i mam ochotę ją udusić, ale ogólnie tą kobietę kocham i nie wyobrażam sobie, gdyby jej nie było. No ale dobra, to był jeden z przykładów, dlaczego oni mówili, że wrócę. Drugi to właśnie, nie no zawsze, wszyscy wracają do trzeba. Sorry, ja nie jestem wszyscy, nie byłem i nie będę. I bardzo się z tego cieszę. Kolejnym punktem jest to, że po prostu oni mieli tak ograniczenie w głowie jakieś dziwne, że tak jak mówiłem przed chwilą, że nic innego poza trzewem nie ma. Po prostu nie ma. Potem pojawiła się taka jakby tczewska telewizja, to chyba mam wrażenie, że ci ludzie nawet nie oglądali nic innego, tylko ta tczewska telewizja. Ograniczenie pod każdym względem. A ja zawsze byłem przekorny. Jak ktoś mówił mi, że nie, to ja robiłem wszystko, żeby było tak. Albo jak ktoś mówił mi, że tak, to robiłem wszystko, że nie. I na odwrót. Miałem przez to czasami jakieś różne problemy, ale szczerze, walić to. Warto było. Naprawdę warto było. No i co? Większość ludzi, oczywiście najbliżsi, czyli moja mama, kilku moich przyjaciół, wierzyło we mnie i jestem mega za to wdzięczny, naprawdę mega za to wdzięczny. Ale większość jednak ludzi dookoła mnie mówiła, że nie, że po 2 tygodniach wrócę. I co się okazało, moi drodzy? Minęło prawie 9 lat, chyba jakoś tak mniej więcej, bo teraz już mam 27 za chwilę. I po tych wszystkich latach, przez te wszystkie lata w zasadzie, nawet przez pół cholernej, zasranej sekundy, nie pomyślałem, żeby wrócić do tczewa. Wręcz chciałem się od niego oddalać, dlatego mieszkam w Warszawie, dlatego przez chwilę byłem w Londynie, a teraz dużo czasu będę spędzał jeszcze dalej, w ogóle poza Polską. W dużej mierze. Nawet przez pół sekundy nie pomyślałem, żeby tam wrócić. Mimo że początki po wyprowadzce z tej dziury były naprawdę bardzo ciężkie, bo ja nie chciałem, żeby mama pomagała mi finansowo, ja sobie radziłem od samego początku sam. Fakt, po drodze spotkałem parę osób bardzo życzliwych, które mi jakoś pomogły. Jestem mega wdzięczny. Naprawdę. Spotkałem cudownych ludzi z piękną duszą w swoim życiu. Niewielu, ale dla mnie zawsze się liczy jakość. I nie chwaliłem się tam, że mam jakieś problemy i w ogóle, bo nie chciałem. Nie chciałem dać satysfakcji tym, wiecie, amebom umysłowym, że ja po prostu nie wrócę, że ja wrócę i zobaczę, no, takie miał marzenia i wrócił. Takie marzenia. Nie wróciłem i nie wrócę nigdy. Szachmat, bitches. No. Także satysfakcja gwarantowana, jeśli będziecie przekorni, jeśli będziecie walczyć o swoje marzenia, bo warto, nie słuchajcie innych, bo oni ci zazdroszczą, że ty masz jakiś pomysł, że chcesz zobaczyć więcej. Nie przerywać mi. Że chcesz... Bo oni są zazdrośni, że masz coś w głowie, że chcesz zobaczyć więcej, że chcesz poznać świat, że chcesz poznać samego siebie, a nie siedzieć w jednej dziurze i się ograniczać.
Nie każdy musi robić jakieś kariery, nie każdy musi podróżować. Każdy może rozwijać się w inny sposób. Ale nie oszukujmy się. Jak siedzisz w jednym punkcie, nic życiem nie robisz, to nie tyle, że się zatrzymujesz, ale zazwyczaj się cofasz. I to nie pomoże czasami czytanie książek. Nie. Ani studia, ani magistry. Nie. Wiecie, ile ja znam profesorów i magistrów? Pełno. A wiecie, ilu z nich jest takich naprawdę mega inteligentnych, którzy wywierają nam jakieś, wiecie, nie wiem, zaskoczenie czy podziw? Prawie żaden. Ani żadna. Bardzo mało. Naprawdę bardzo mało. Naprawdę. Poza tym też było takie ograniczenie, że trzeba zrobić maturę, studia i w ogóle, że bez tego nic w życiu się nie osiągnie. Większość z tych osób, które mi tak mówiło, nie ma studiów, nie ma matury, a nawet jak ma maturę i poszło na studia, to ich nie ukończyło, albo ukończyło i ma ciulową pracę, beznadziejną i muszą być zależni od wszystkich dookoła. Nie mogą sobie wszystkiego tak rzucić jak ja i jechać na koniec świata. A ja mogę tak zrobić, kiedy tylko chcę. I to nie, że się chwalę. Ja po prostu dzielę się energią, która jest moim zdaniem mega wartościowa, bo tak można, tylko trzeba na to ciężko zapracować, trzeba przekombinować, trzeba przeanalizować i w ogóle. Każdy ma inne priorytety, ja to rozumiem. Tylko wiecie, ja im jakoś nigdy nie wrzucałem, że oni siedzą w tym drzewie, zasypiają mi w ogóle, no teraz już tak, bo mnie wkurzali, bo oni pierwsi zaczęli mi dowalać jakieś teksty, że ja mam ambicje. A oni, cóż, gniją w drzewie. Albo nie żyją niektórzy. No ale dobra, idziemy dalej. Czwarty punkt to wszechobecna patola. Patologia. I teraz znowu pod komentarzem, I teraz znowu w komentarzu dostanę pewnie teksty, że ty nie wiesz, co to jest patologia. Używaj tego słowa z pomyślunkiem. Słuchajcie, patologię można dzielić na różne klimaty i na różne, kurde, rodzaje i podgatunki. Dla mnie duża część ludzi w trzewie to po prostu patola. Tak, patola. Nie wszyscy, ale duża część. Słuchajcie, tam naprawdę są niektóre miejsca bardzo fajne i ciekawe. Ale idziesz sobie i teraz też pewnie wszyscy pomyślą, no tu też jest patola, w Warszawie też jest tam, okej, okay, jest. W ogóle w Polsce jest dużo patoli, ale tam, uwierzcie mi, praktycznie w każdym miejscu w Tczewie, gdzie pójdziecie, to są osoby tego typu. Fiedolicie, kurwa, fiedolicie. Fiedolicie, no ja się nakleję, ale się nakleję. Wiewacie, kurwa, wiewacie. Niestety większość ludzi mieszkających tam to właśnie tego typu ludzie. Więc chyba nie dziwicie mi się, że przybywając w takim wśród takiego czegoś, no miałem ochotę po prostu zjebać stamtąd. Bo czułem, że tam po prostu szybko umrę. I mogło tak się skończyć. Uwierzcie mi, mogło tak się skończyć. Miałem jeszcze takiego pecha, że w wieku chyba 4 lat właśnie, jak się wtedy wyprowadziliśmy też, to wyprowadziliśmy się, niestety nie z Tczewa, ale do Tczewa, tylko do innego bloku. No i mieszkaliśmy, moim zdaniem, w najgorszym mieście w całej Polsce, na najgorszej dzielnicy w całym Tczewie, w najgorszym bloku na dzielnicy tej mojej i jeszcze na najgorszym piętrze, czyli 4., gdzie była najgorsza patologia. I tam była taka klatka schodowa bez windy, oczywiście 4. piętro. I wyobraźcie sobie, że ja, taki chudziutki chłopiec, schodząc sobie po tych schodach, a tam siedzą tak... Ty kurwa, ty pedal. Nogę ci postawiam, może spaść ze schodów, umrzeć. I w ogóle, naprawdę to był czasami strach. Ja tak naprawdę w tych ludzi wszystkich miałem wyjebane. Mnie oni nawet nie obchodzili. Nawet jak chlali, ćpali się, tam ciumciali po tych kątach, robili dzieci po kątach i te dzieci potem pełno tych dzieci biegało, nie wiadomo czy jest, kim, co i w ogóle. Mnie to naprawdę nie obchodziło. Ale oni musieli interesować się moim życiem, mimo że bym taką szarą myszką w ogóle schowaną gdzieś tam, chciałem tylko iść do szkoły, zrobić swoje i czekałem tylko na dzień, kiedy z tego trzeba się wyprowadzę. Ale musieli się do mnie dopierdalać. Na każdy możliwy sposób i w każdym możliwym miejscu. Uwierzcie mi, że gdybym nie miał takiej silnej psychy, jak mam, to bym na tym świecie już nie było. Bo wiele osób, które były w podobnej sytuacji, odebrało sobie po prostu życie. I nie zdarzyło się to raz. Wkurza mnie, jak ktoś mówi, że takie osoby to tchórze i że sobie nie radzą. Nie, nie zgadzam się z tym. Uwierzcie mi, że czasami to jest tak dołujące, tak straszne, że tego się nie da wytrzymać. Uwierzcie mi, że ja też miałem swoje bardzo słabe dni i różne myśli. Ale stwierdziłem, że to jest moje życie i nie pozwolę, żeby jakieś gówno mnie zniszczyło albo odebrało. Bo ja wiedziałem, że te osoby niedługo umrą,
trafią do więzienia, będą mieszkały na ulicy, będą miały gówniane życie, jeszcze bardziej gówniane niż teraz było. I miałem rację. Miałem rację. Wiele z tych osób teraz, jak... Chociaż ja nie uważam się za jakiegoś naprawdę... Ja nie uważam siebie za nie wiadomo kogo, naprawdę. Jestem pewny siebie w pewnych kwestiach życiowych, ale w innych nie. Ale cieszę się z tego, gdzie teraz jestem i wiem, że będę jeszcze wyżej. Ale nie uważam się za jakąś alfę i omegę. Ale zdarzyło mi się być w telewizji, zdarzyło mi się być w gazetach. Mam swój kanał na YouTubie, gdzieś tam jestem rozpoznawalny, powiedzmy. I teraz wyobraźcie sobie, że osoby, które wyzywały mnie od kurw, od pedałów, od ciot, od zjebów, od downów, od popierdoleńców, od wszystkiego, co najgorsze. Ja byłem wszystkim tam po prostu. Piszą do mnie teraz na przykład: hej Ciaro, ale fajnie wyglądasz. Hej Ciaro, co u ciebie? Hej Ciaro, może kawa? Hej Ciaro, może wpadniesz na piwo? No proszę państwa. Proszę państwa, mi by było wstyd. Ale tak jak powiedziałem, ameby umysłowe, no to czego się spodziewać? Za grosz kultury, za grosz honoru, za grosz w ogóle jakiejś, nie wiem, wrażliwości, to jest nic, to jest pustka i gówno w głowie. Tak. No po prostu mi by było wstyd napisać do osoby, której praktycznie niszczyłem życie każdego dnia: co u ciebie? Idziemy na kawę? Jakby nigdy się, kurwa, nic nie stało, rozumiecie to? Co trzeba mieć w głowie? Nawet gówna tam chyba nie ma. Bo gówno chociaż, nie wiem, spadnie gdzieś, se leży, a to nawet nie leży. Nawet nie wiem, do czego porównać taki umysł. Umysł w ogóle. Umysł? Chyba jego brak. Szachmat. No i właśnie piąty punkt. Zagrożenie życia. Z różnych powodów. Samobójstwa. Tam po prostu jakiś koleś groził mi, bo kiedyś mnie wyzywał i chodził za mną i w ogóle on z takiej jakiejś mafii był czy z czegoś. Potem siedział 20 lat w więzieniu, kogoś tam zabił, zgwałcił. Tam takie osobniki były. Naprawdę. A ja w tym wszystkim takie małe chuchro, które w każdego miało po prostu wylane. Zawsze miałem jakiegoś takiego pecha, że każdy się do mnie przyjebał. Rozumiecie to? Było tylko kilka osób w moim bloku, które też były takie trochę wu-wu-wu, ale one nigdy nic do mnie nie powiedziały i w ogóle, a nawet czasami mnie broniły. I to było nawet fajne, bo na przykład wiecie to, co było jeszcze fajne, że czasami te osoby, ja nie rozumiem ich za bardzo życia, ale miałem po prostu jej gdzieś, bo oni się do mnie dopieprzali. Więc jak ktoś się do mnie nie dopieprza, ja też staram się nie krytykować, nie wyzywać, nie denerwować tych osób. Każdy ma swój rozum, każdy robi wszystko tak, jak uważa. No ale kilka tych takich osób wiecie. Mówiła, że na przykład jak ktoś tam mnie wyzywał, potem oni mnie obronili. Ta osoba, która mnie wyzywała, po prostu potem leżała zakrwawiona na podłodze dosłownie. To ta osoba, która mnie obroniła, powiedziała: ten koleś tutaj, ten, to małe kucherko, będzie jedyną osobą z tego gówna, czyli z tego bloku, która coś osiągnie. I dziękuję wam. Mieliście rację. Mam nadzieję, że u was też już lepiej. Także zagrożenie życia tam jest ogromne, naprawdę ogromne. Ja bym tutaj książki napisać i pewnie kiedyś napiszę, ale to, co tam się działo i pewnie nie tylko w tym Tczewie. Ja wiem, że nie tylko w Tczewie się takie rzeczy dzieją. Ja wiem, że w Nowym Jorku i gdzie indziej na świecie też takie rzeczy się dzieją, ale akurat ja najwięcej złych rzeczy miałem tam. Słuchajcie, jak ja mieszkałem w Tczewie, to praktycznie kilkadziesiąt, przysięgam wam, prawie codziennie, kilkadziesiąt razy dziennie byłem wyzywany, szturchany, co chwilę, co chwilę. I to nieważne, czy ja byłem taki zwykły w dres jakiś ubrany, czy miałem potem już niebieskie włosy, to już w ogóle, jak miałem niebieskie włosy, ty kurwo, ty ta, codziennie, kilkadziesiąt razy dziennie. Przyprowadziłem się potem na chwilę jakby do Londynu, ani razu nie słyszałem nic. Ewentualnie same dobre rzeczy. Nie słyszałem nic złego, nawet krzywego spojrzenia nie widziałem. Potem długo mieszkałem w Gdańsku, bo w zasadzie jakieś 4 lata, nawet ponad. I tam, no tam się zdarzało może 2-3 razy w tygodniu coś złego. W Warszawie mieszkam już ponad 3 lata. I słuchajcie, byłem w Warszawie prawie wszędzie praktycznie. I przez 3 lata zdarzyło mi się tylko 2 razy, że ktoś coś do mnie wprost złego powiedział. Albo ktoś chciał mi zrobić krzywdę. 2 razy. A w Tczewie kilkadziesiąt razy dziennie. A w Tczewie kilkadziesiąt razy dziennie. Jest różnica? Jest. I to ogromne. 6 punkt i najgorszy. I to jest punkt, przez który najbardziej nienawidzę tego cholernego miasta i ludzi tam, którzy mnie, no, skrzywdzili. To jest zarażenie nienawiścią. Słuchajcie, ja jako małe dziecko myślałem, że wszyscy są dobrzy, że mają dobre serce i w ogóle jakoś tak, wiecie. Zresztą moja mama ma ogromnie dobre serce, moja babcia i...
no tak u nas było w rodzinie bardzo tak, tak wiecie, z miłością wszystko, tak serdecznie i w ogóle. Ale potem jak już zacząłem być coraz starszy, to widziałem takie, wiecie, rzeczy inne w tym tczewie. No jak zaczęli mnie tak wyzywać i w ogóle, to ja byłem w ogóle w szoku. Ja myślałem, że to ze mną coś jest nie tak, że to ja jestem tym złym. No i przez to, że oni tak się zachowywali, to ja zacząłem czuć nienawiść. Rozumiecie? A nigdy wcześniej tego nie czułem. A z roku na rok w tym tczewie coraz bardziej. I do dzisiaj gdzieś mam w sobie takie coś w środku, że jak ktoś kogoś krzywdzi albo widzę kogoś takiego, to czuję takie, wiecie, ogromną nienawiść. Nawet moi przyjaciele się ze mną śmieją, że na przykład jak ktoś tam mnie wkurzy w ogóle, to tak, wiecie, takie no. I wiecie, skąd to się wzięło? Właśnie z trzewa cholernego. Ja staram się nad tym pracować, ale ogólnie to dziwnie zabrzmi, ale z jednej strony się cieszę, że tak się stało, że gdzieś tam powstała mi jakaś swego rodzaju agresja i nienawiść, bo inaczej bym tego nie przetrwał, uwierzcie mi. Jak ja bym był cały czas takim Michasiem, przepraszam, że żyję, tak dresy bicie mnie, tak jestem najgorszy. Ja bym tam po prostu nie żył, albo bym był taką amebą jak oni. Oni mnie wyzywali, bo ja nie chciałem z nimi kraść. Oni mnie wyzywali, bo ja nie chciałem z nimi ćpać. Oni mnie po prostu, no każdy pretekst był dobry. Mnie naprawdę nie interesowało jakieś chlanie, ćpanie, robienie dzieci w krzakach. To nie mój klimat. Ja tego nie chciałem. Ja miałem plan na życie już od dawna, jakiś tam, może nie do końca określony, ale jakiś bardziej ambicjonalny, albo przynajmniej inny niż oni. Niech oni sobie robią te dzieci w krzakach i potem te dzieci biegają po domach dziecka i w ogóle w jakichś innych różnych ośrodkach, albo nie mają co jeść. Przykro mi. Ale ja tak nigdy nie chciałem. Nigdy. I tylko przez to, że chciałem żyć inaczej, miałem przejebane, rozumiecie? Dlatego nienawidzę tczewa. Przez to, że urodziła się we mnie nienawiść. I to jest straszne. Ale walczę z tym i jest tej nienawiści we mnie coraz mniej. Bo im bardziej spełniam swoje różne cele, plany, marzenia, tym bardziej ten tczew się oddala. Praktycznie w ogóle tam już nie jeżdżę, bo moja najlepsza przyjaciółka wprowadziła się do Warszawy, moja mama mieszka w Warszawie, moja kuzynka i kuzynka jeszcze jedna czasami odwiedzała, jedna częściej, jedna mniej, no nieważne, ale jak komuś zależy na tej znajomości, to wie, że no raczej on musi się ruszyć, a nie ja do tczewa, bo ja tam raczej już nigdy nie pojadę. Nie. No i siódmy punkt to takie podsumowanie, czyli właśnie ta nienawiść, zagrożenie życia, wszystko. Ogólnie dla mnie to było tam piekło na ziemi, naprawdę, uwierzcie mi. Ale z drugiej strony się cieszę, bo to dało mi dużo takiej energii, determinacji i tej przekory jeszcze więcej. Oczywiście przekory w taki sposób, że nie krzywdzę innych, ale bardzo mocno i zdecydowanie idę po swój cel, po swoje marzenie. Także tyle, moi drodzy. Dajcie mi znać, czy wy mieliście podobne sytuacje. Jeśli tak, to nie poddawajcie się. Pamiętajcie, to jest wasze życie i niech żadna ameba wam go nie zniszczy. A jeśli nie, to wam zazdroszczę. I tyle. Także nie powiem, żebyście dali kciuka w górę, chociaż możecie dać kciuka w górę za, nie wiem, za szczerość, bo pierwszy raz publicznie tak o tym mocno mówiłem, co tam się stało w tym trzewie, co tam się działo. Także no. No, za szczerość kciuk w górę. A jeśli chcecie subskrybować mój kanał i być na bieżąco, to oczywiście kliknijcie subskrypcję i dzwonek obok. A my widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Cześć. A. I nie pozdrawiam trzeba.